dzięki równowadze nic jej się nie stało. Wszystko w porządku, April? April? Ty śpisz? Śpi. Uf, co za ulga. O rany, czyż ona nie jest urocza? Szkoda, że to tylko dziewczyna, a nie ptak. April! Obudź się! Kruk, tak się bałam. Myślałam, że wpadłeś w te burze i już po tobie. Po mnie? Ha, maleńka, jestem twoim przyjacielem. Nie opowiadali ci bajek? Najbliższy przyjaciel zawsze wychodzi cało. Więc nic ci nie jest? Przypaliłem sobie tylko kilka piór. A poza tym jestem tak naładowany, że jak próbuję coś dziobnąć, to iskry mi z dzioba lecą. Ale poza tym wszystko w porządku. Morskie powietrze cudownie działa na moje alergie. Nie wiedziałam, że jesteś alergikiem. A jestem. Wiesz, co się stało z załogą? Z tego, co wiem, uratowali się w szalupie. Więc na statku była szalupa? Taka składana szalupa magiczna. Pewnie wszyscy o mnie zapomnieli. I nie wiem, czy kapitan nie powiedział czegoś w stylu: pozwólmy tej flądrze utonąć i niech sprawiedliwości stanie się zadość. Ale może się tylko przesłyszałem. Jak myślisz, w jakim kierunku popłynęli? Pewnie na południe. Z tego, co pamiętam z opowieści o morzu, najbliższa zamieszkana wyspa to Tagate. Nie wiesz, jak mogłabym się teraz dostać do najbliższego lądu? Mogłabyś popłynąć. Ludzie umieją pływać, prawda? Inaczej przecież by cię tutaj nie było. Nie umiem pływać. Nikt nie dopłynąłby tak daleko. W zasięgu wzroku nie ma żadnego lądu. A w takim razie zaproponowałbym ci, żebyśmy tam polecieli. Ale nie masz odpowiedniego sprzętu. Spróbuj się zorientować, gdzie jest jakaś najbliższa wyspa. Mogę to zrobić, ale musiałbym cię tu zostawić samą. Nic mi się nie stanie, obiecuję. Dobra, dobra, nie wiń ptaka, że chciał być dżentelmenem. Nic mi się nie stanie, nic mi się nie stanie. Zaraz wracam, nigdzie nie odchodź. Niby gdzie miałabym iść? Dziewczyny zawsze mi znikają. Zawsze. Co to było? O-o. Nie wiem dlaczego, ale nagle przypomniałam sobie o krwiożerczych syrenach z Morza Pieśni. Cześć! Mówisz po arkadiańsku? Pewnie nie. Chodź... Hej, zbliż się, to cię pogłaskam. Jesteś całkiem podobny do foki, nieprawda? Thank you.
No tak. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Mówiłem przecież, że dziewczyny zawsze mi znikają. Zawsze. To rysunek przedstawiający człowieka, który przecina sobie palec i wyciska trochę krwi do naczynia z jakąś zieloną substancją podobną do mchu. Potem miesza to razem i... O rany! Zanurza w tym czarną perłę, a potem ją zjada. To barbarzyństwo! Może te opowieści o syrenach kanibalach były jednak prawdziwe? Ale o-o! Na następnym rysunku widać, że ten człowiek potrafi rozmawiać ze stworami, które mnie tu przyciągnęły. Niegłupi pomysł. Gdybym się tylko mogła dzięki temu stąd wydostać. Jeśli dostanę od tego zakażenia i będę sobie musiała odciąć palec, żeby nie umrzeć na gangrenę, to chyba podam kogoś do sądu. Auć. Czego też człowiek nie musi robić, żeby ratować świat? Dwa światy. Na zewnątrz jest woda. Dużo wody. Te ściany wyglądają jak... To chyba jakieś polipy. Żyją wewnątrz ściany i są częścią całej struktury. Goście z National Geographic oszaleliby z radości, ujrzawszy coś takiego. To rysunek jakiegoś człowieka, który wkłada sobie do ust jakąś dziwną... Na następnym rysunku wygląda na to... Kropla mojej słodkiej, cennej krwi. To rysunek przedstawiający człowieka. Tędy do wnętrza dostaje się jakoś świeży tlen. Te polipy muszą jakoś odzyskiwać tlen z wody. Pewnie dlatego mogę tutaj oddychać. Kolorowy papierek od cukierka. Zachowam to na okazję, kiedy będzie naprawdę potrzebny. Magiczna substancja z tego flakonu służy do wiązania magii. Cokolwiek nie zachowam to... Flakon z magiczną substancją, która sprawi, że będę lepiej. Flakon z magiczną substancją, która przy odrobinie szczęścia uczyni mnie niewidzialną. Kropla mojej słodkiej, cennej krwi. Na zewnątrz jest woda. Kawałek kamiennego dysku.
kropla mojej słodkiej, cennej krwi. Polip, który oderwałam z muru. Polip, który oderwałam z muru. Tędy do wnętrza dostaje się jakoś świeży tlen. Ta cała struktura wygląda jak jakiś rysunek przedstawiający człowieka mieszającego jakąś zieloną substancję przypominającą mech ze swoją krwią, który następnie macza w tym czarną perłę i ją zjada. Dzięki temu potrafi potem rozmawiać z syrenami. To takie odrażające, ale muszę to zrobić, żeby się stąd wydostać. Jestem mokra. Pewnie syreni zbudowali ten dom specjalnie dla takich stworzeń oddychających. To wielka muszla. Wewnątrz muszli jest duża czarna perła. To wielka muszla. To jakiś syren albo syrena. Bóg tylko raczy wiedzieć, jakiej one są płci. Ale jestem pewna, że to nie żaden z tych, które mnie porwały. Tamte miały mniejsze skrzydła. Dlaczego mnie tu przyprowadziliście? Ja to mam szczęście. Musi być jak... Niewielka ilość jakiejś świecącej zielonej substancji. Perła nabrała złocistej barwy i bije od niej magiczny blask. To ładny niebieski kryształ. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. To jakaś włócznia, ale w terminologii morskiej... Przepraszam.
Jestem mokra. Tędy do wnętrza dostaje się jakoś rysunek przedstawiający człowieka mieszającego jakąś zieloną substancję przypominającą mech ze swoją krwią. Zawsze miałam problemy z przełykaniem pigułek, zwłaszcza tych ogromnych, złotych i magicznych. Nic się nie dzieje. Czy rozumiesz, co mówię? Tak, rozumiemy. Dziwne. Mam wrażenie, że wcale nie powinnam rozumieć tego, co mówisz, ale jednak rozumiem. Przeszłaś dwie próby zbieracza. Umiesz oddychać pod wodą i mówić językiem Maerum. Teraz możesz nam służyć. Twój lud nazywa się Maerum? Jesteśmy Maerum. Większość lądochodów nazywa nas syrenami albo ludem morza, ale tak naprawdę nazywamy się Maerum. Służyć? Wam? Przyprowadzono cię tu, żebyś służyła nam jako zbieraczka Tanien. Nie jestem niczyją służącą. Mylisz się. Twoje życie należy do nas. Masz nam służyć. Zabraliśmy cię śmierci i daliśmy ci nasze życie. Dziękuję bardzo. Sama bym się uratowała. Lądochody nie wytrzymują długo w skwarze żółtego płomienia bez swojej słodkiej wody. Do następnego zmroku byłabyś już martwa. Co to jest Tanien? Tanien to życie. Tanien przynosi światło i ciepło do naszych grot. Dzięki Tanien szczękokłapy trzymają się z dala od naszych dzieci. To życie. W jaki sposób Tanien może służyć do tak wielu rzeczy? Tanien daje nam ciepło i światło. Przyciąga żniwo. Żniwo? Morskie stworzenia, którymi się żywimy. Złotoogony, glonooki i piaskojady. Ryby. Mówisz o rybach. Tak, to żniwo. Żniwo lubi być tam, gdzie jest światło i ciepło. Ale szczękokłapy są sprytne i trzymają się z dala. Wiedzą, że w świetle rzucamy celniej naszymi włóczniami. Skąd się bierze Tanien? Nasi zbieracze znajdują go w grotach i na brzegach wysp, ale z każdym rokiem jest go coraz mniej. Dlatego potrzebujemy pomocy. Dlaczego sami nie możecie zbierać Tanien? Zbieramy, ale nie możemy się zbytnio oddalać od miast, bo atakują nas szczękokłapy. Gdybyśmy wyruszyły silną grupą, to zostawiłybyśmy naszych mężczyzn i dzieci bez obrony. Nie możemy też zbliżać się zbytnio do wysp, bo dostrzegłyby nas skrzydlate demony. Ale te potwory nie są niebezpieczne dla zbieraczy, dlatego nie musisz się niczego obawiać. Co to za skrzydlate demony? To ohydne stwory pokryte twardą skórą. Łamiąc prawa natury, wzbijają się w niebo. Są złe i niszczą nasz lud. Czy szczękokłapy nie zabijają zbieraczy? Bardzo rzadko. Wasze mięso jest gorzkie i twarde,
a nie miękkie i delikatne jak nasze. Wolę się nie pytać, skąd o tym wiesz. Myślę, że dowiedziałam się o Tanien wystarczająco dużo. To, czego się dowiedziałaś, to zaledwie kropla w morzu. Ale w trakcie szkolenia dowiesz się wszystkiego, co będzie ci potrzebne. Czy znasz wyspę Alezja? Tak, znamy tę wyspę. Nasi zbieracze znajdują tam Tanien, a w płytkich wodach pod Alezją Maerum mieli kiedyś swoje miasto. Możesz mnie tam zaprowadzić? Nie możesz wyruszyć na zbieranie, dopóki nie przejdziesz szkolenia. Nie możemy ryzykować, że zginiesz w paszczy szczękokłapa albo uciekniesz z powrotem do swoich. Jak długo będzie trwało moje szkolenie? 6 zimnych oceanów. 6 lat? No tak, to się trzyma kupy. Wszystko w tym świecie trwa całe wieki. Kim pani jest, proszę pani? Jesteśmy królową 3. miasta Maerum. Uświeconą szafarką Tanien. Tą, która ochrania światło. Wybacz, wasza wysokość. Naprawdę nie wiedziałam, że jesteś królową. Jesteśmy tylko królową. Naszym zadaniem jest służenie ludziom, oświetlanie naszych miast, zapewnianie jedzenia naszym mężczyznom i dzieciom i ochrona ich przed szczękokłapami, które polują na nas w mroku. Słyszałam, że czcicie starego boga, który mieszka w głębinach. Jak weszłaś w posiadanie tej zakazanej wiedzy? Ja po prostu gdzieś to usłyszałam. Możesz mnie do niego zabrać? Ciebie? Nie, nie możemy. Jeśli nie jesteś Maerum, to nie wolno ci nawet mówić o naszym śpiącym bogu. Czy wiesz, gdzie zatonął mój statek? Mówisz o łodzi, którą tak bezmyślnie podróżujecie po wodzie? Leży niedaleko naszego miasta, zaraz za bąblem lądochodów, do którego przyprowadziliśmy cię na początku. Ale chyba jest martwa. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Niebawem wezwiemy cię i rozpoczniesz służbę. Do tego czasu powinnaś zostać w bąblu lądochodów i trzymać się z dala od mrocznych wód, w których czają się szczękokłapy. Zostaw te włócznie! To własność ukoicielki wody! Przepraszam. Flakon z magiczną miksturą, która wywołuje magiczna substancja z tego flakonu. Flakon z magiczną substancją, która przy odrobinie szczęścia zachowam to na okazję, kiedy będzie naprawdę. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Flakon z magiczną substancją, która przy odrobinie szczęścia uczyni mnie. Zachowam to na okazję, kiedy będę. Thank you.
to wielka muszla. Możemy przez chwilę... Tak, Kim albo czym jest ukoicielka wody? O ukoicielce wody mówią nasze proroctwa. Ma być jedną z lądochodów. Zjednoczy nasz lud i zakończy baśnie. A więc jesteście w stanie wojny z innymi Maerum? Nie, z wszystkimi Maerum żyjemy w pokoju. Dlatego czas ukoicielki wody jeszcze nie nadszedł. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ukoicielce wody? Znajdzie się pośród nas dzięki zrządzeniu losu i zabierze od nas coś, co ukrywaliśmy przez wiele pokoleń. Co to za rzecz, którą ukoicielka wody ma od was zabrać? Nie wiemy. Ale ukoicielka otworzy starożytną świątynię. Przyniesie światło tam, gdzie panowała ciemność. Zabije swą włócznią szczękokłapa, by dać świadectwo swojej misji, a potem zjednoczy nasz lud. To dużo jak na jedną osobę. Ukoicielka wody nie jest kimś zwyczajnym. Chciałabym... A co? Dziękuję. Dziękuję. Mój czas jest... Zostaw te... Przepraszam. To cenna substancja o nazwie Ten Jeń. Trzyma się w cieniu. Czeka, żebym się zbliżyła, a wtedy mnie zaatakuje. Szczękokłap. Potrzebujecie tego? Nie. Gdzie go znaleźliście? Wygląda na bardzo stary. Z tego co pamiętam, jedno z dzieci znalazło go zaraz za miastem, niedaleko bąbla lądochodów w wodorostach, które rosną przy skałach. Kryształ był ozdobą naszej komnaty, ale możesz go wziąć. To prezent dla ciebie, zbieraczko. Możemy przez... Tak, zbierać. Dziękuję. Mój czas. Jestem... Pewnie Syreni zbudowali ten... Jestem. Tędy do wnętrza dostaje się jakoś... Cała struktura wygląda jak jakiś żyją...
flakon z magiczną miksturą, która wywołuje... Magiczna substancja z tego flakonu służy do wiązania magii. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Wodorosty w tym miejscu są tak gęste i poplątane, jakby ktoś zasadził je tam rozmyślnie. To następny kryształ zakopany w piasku pomiędzy wodorostami. Tu z tyłu jest wejście do jakiejś groty. Sądząc po ilości tych wodorostów, to pewnie bardzo dawno nikt tam nie wchodził. W kamieniu znajduje się wizerunek fali. Prawda, kryształ, który znalazłam wśród wodorostów. Ten rysunek przedstawia ogromną strukturę w kształcie piramidy, z okiem w środku. Woda! To wygląda jak rysunek ryby. Kryształ, który znalazłam wśród wodorostów. Nie ruszy się ani o milimetr. Tego chyba wcale nie trzeba przesuwać. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek Maerum. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ptaka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia.
To długa włócznia z haczykami. Pewnie to harpun. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek Maherum. Jeden z dwóch kryształów, które znalazłam w opuszczonej pieczarze. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Jeden z dwóch kryształów, które znalazłam w opuszczonej pieczarze. Kryształ, który znalazłam wśród wodorostów. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek piramida z okiem. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek. Możemy przez chwilę porozmawiać? Tak, zbieraczko, możemy. Dziękuję. Mój czas jest twoim czasem, zbieraczko. To wielka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Harpun. Piramida z okiem. Ryba. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Jeden z dwóch kryształów, które znalazłam w opuszczonej pieczarze. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia.
Piramida z okiem. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ptaka. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek ognia. Harpun. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Jeden z dwóch kryształów, które znalazłam w opuszczonej pieczarze. Kryształ, który zabrałam z domu Maeriana. Na tym pierścieniu znajduje się wizerunek kamiennego garnka. Kryształy na ołtarzu oświetlają całą. Wygląda jak jakaś obrazkowa historia lub uchwała. Według pierwszej tablicy, o mój Boże, okazuje się, że Maerum przebyli na Ziemię wewnątrz jakiegoś statku kosmicznego z innej planety. To znaczy, że oni są obcymi. Myślałam, że teraz nic mnie już nie zdziwi, ale jednak, choć wtedy wyglądali trochę inaczej. To musiało być bardzo dawno temu. Według tych malowideł, ich statek wygląda jak jakieś żyjące stworzenie. Zaraz. Czyżby to był ten ich starożytny bóg? Jeden ze smoków? Tak! To musi być on! Kiedy przybyli na Ziemię, ich gatunek podzielił się na dwie części. Jedni wybrali morze, a drudzy ląd. Co to znaczy? To musi być trochę później, bo Maerum wyglądają tutaj tak jak teraz. Przynajmniej ten, który wszedł do morza. Pozostałe mają skrzydła. Jeśli dobrze się domyślam, to ci, którzy wybrali życie na lądzie, zostali Alatienami. A to oznacza, że Maerum i Alatieni są spokrewnieni! Na tym malowidle oba ludy żyją obok siebie w pokoju. Wygląda na to, że dzięki temu mogą produkować tamien, który przyciąga ryby i główne pożywienie. Potem coś się wydarzyło. To chyba jakaś wojna. Maerum i Alatieni oddalają się od siebie. Na ostatnim malowidle zaczyna brakować tamien, a wiele małych Maerum ginie w paszczy szczękokłapów. Maerum boją się Alatienów, bo zapomnieli o wspólnym dziedzictwie. Na samym końcu znajduje się proroctwo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Maerum i Alatieni znowu podają sobie ręce w zgodzie. A kiedy to się stanie, Tanien znowu będzie pod dostatkiem, a oba ludy będą żyły szczęśliwie. Amen. To
okrągłe zagłębienie, wokół którego znajduje się wizerunek dwóch smoków gryzących sobie nawzajem ogony. Prawie dokładnie taki, jak na moim talizmanie. Możemy przez chwilę... Dlaczego ta grota z ołtarzem i rysunkami na murach, która leży niedaleko od miasta, jest teraz opuszczona? Co? Pokaż mi tę grotę natychmiast! Oświetliłam tę grotę, układając na ołtarzu kryształ z twojego pałacu i inne trzy kryształy, które znalazłam. Potem przesunęłam kamienne pierścienie na odpowiednie miejsce. Czy to możliwe, żebyś była... Ale przecież jesteś zbieraczką. Nie możesz być... Kim? Kim nie mogę być? Ukoicielką wody. Tą, która według proroctwa uchroni nas przed zagładą i zjednoczy nasz lud. Tą, która odkryje starożytną świątynię. Jak dla mnie, ta świątynia jest chyba wystarczająco starożytna. Tak, to o niej mówi proroctwo. W dodatku przyniosłaś światło tam, gdzie panował mrok, ale nie wypełniłaś jeszcze pozostałych proroctw. Nie udowodniłaś, że jesteś ukoicielką wody. Jak mogę to zrobić? Chodź z nami. Powiemy ci. Kto to jest ukoicielka wody? Mówią o niej nasze proroctwa. Przyniesie koniec waśniom i zjednoczy nasz lud. Jak mogę udowodnić, że jestem ukoicielką wody? Odkryłaś starożytną świątynię i przyniosłaś światło tam, gdzie panował mrok. Ale może to tylko przypadek. Musisz jednak pokazać nam dowód swojej misji w służbie równowagi. Talizman! A niech to! Zgubiłam go, kiedy zaczął się sztorm. Musisz także zabić włócznią szczękokłapa, a potem przynieść nam dowód na to, że tego dokonałaś. Kiedy to zrobisz... Pomożemy ci zjednoczyć nasz lud. Od czego mam zacząć? Weź tę włócznię i zabij szczękokłapa. Musisz to zrobić, żeby udowodnić swoją siłę i żeby dowieść, że jesteś jedną z Maerum. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś szczękokłapa? Jeśli to ty jesteś ukoicielką wody, to na pewno go znajdziesz. Muszę coś ze sobą przenieść, żeby udowodnić królowej, że zabiłam szczękokłapa. Ten ząb powinien wystarczyć. O kurczę, ale ostry. Nie miałam pojęcia, że szczękokłapy mają zęby jak brzytwy. Gdybym tak
Lepiej o tym nie myśleć. To ząb okropnego szczękokłapa, który strzegł wraku. Niech będzie dowodem mojej siły i odwagi. Wypełniłaś część proroctwa. Jeśli wypełnisz także resztę, uznamy cię za ukoicielkę wody. Oto dowód mojej misji. Magiczny talizman ze znakiem równowagi. To symbol, że jestem 13. strażnikiem równowagi. Wypełniłaś część proroctwa. Jeśli wypełnisz także resztę, uznamy cię za ukoicielkę wody. Możemy przez chwilę porozmawiać? Tak, zbieraczko, możemy. Dziękuję. Mój czas jest... Małe wgłębienie, w którym znajduje się coś, co wygląda jak odłamy... To kawałek kamiennego dysku! Nie, zaraz, to tylko część tego kawałka. Wygląda na to, że ktoś podzielił kamień na dwie części. Dziwne. Zabrałam od was rzecz, którą od wielu pokoleń trzymałyście w ukryciu. To część dysku, który przywróci równowagę i uratuje bliźniacze światy przed chaosem. Udało ci się wypełnić wszystkie proroctwa oprócz jednego. Może faktycznie jesteś ukoicielką wody? Nie sądziłyśmy, że ona pojawi się za naszego życia. Dobrze. Ale potem zabierzesz mnie do waszego śpiącego boga? Jest jeszcze jedno proroctwo, które musisz wypełnić. Jeszcze jedno? Ekstra. Zawsze coś jeszcze zostaje do zrobienia. To jest najlepsze we wszystkich proroctwach. Musisz zjednoczyć nasz lud. Ale przecież powiedziałaś, że nie jesteście rozdzieleni. Że pośród Maeru nie ma żadnego rozłamu. Ukoicielka wody przyjdzie, żeby znowu zjednoczyć nasz lud i żeby nas ocalić. To się jeszcze nie wypełniło. To zadanie stoi przed tobą. Myślę, że teraz wiem, co oznacza proroctwo mówiące o tym, że wasz lud zostanie znowu zjednoczony. Plemiona Maerum żyją ze sobą w pokoju, prawda? Ale nie żyjecie w pokoju z Alatienami, ze skrzydlatymi demonami. To nasi wrogowie. Może teraz są waszymi wrogami, ale nie zawsze tak było. Mówią o tym płaskorzeźby ze świątyni w grocie. Co chcesz przez to powiedzieć?
Kiedyś, dawno temu, Maerum i Aletienowie stanowili jeden lud. Co? To herezja! Mówię tylko to, co widziałam w waszej świątyni. To było bardzo dawno temu, a potem wasz gatunek rozdzielił się na dwa. Jeden z nich znalazł schronienie w morzu, a drugi pośród wiatrów. Ale zarówno Maerum, jak i Alatienowie z różnych powodów byli od siebie zależni. Jednym z tych powodów był Tanien, który występował w dużych ilościach tam, gdzie oba ludy żyły blisko siebie. Wygląda na to, że przez długi czas żyliście w pokoju, ale potem coś się wydarzyło. Coś, co spowodowało wybuch wojny. Alatienowie i Maerum oddalili się od siebie. Od tego czasu zbieranie Tanien jest dla was coraz trudniejsze. Myślę, że jedynym sposobem, żeby uratować Maerum i pewnie Alatienów też od powolnej śmierci, jest pogodzenie was, powołując się na waszych wspólnych przodków. Jakże mamy ci wierzyć, ukoicielko wody? To, co mówisz, jest zbyt niewiarygodne, a konsekwencje tego byłyby niesłychanie poważne. Jeśli mi nie wierzysz, to zobacz, co znajduje się na ścianach świątyni. Na nich zapisana jest cała historia waszego ludu. Ale co powiedzą inni Maerum? Co sobie pomyślą, kiedy im powiemy, że skrzydlate demony są naszymi siostrami i braćmi? Jesteś ich królową, więc na pewno uda ci się ich przekonać, żeby przyjęli swoje dziedzictwo. Ale tieni także muszą to zrozumieć. Im też nie przyjdzie to łatwo. Zatem musisz do nich iść i dowiedzieć się, czy nasza świątynia mówi prawdę i czy będą z nami chcieli rozmawiać, jak cywilizowane stworzenia. Chyba masz rację. Bez względu na to, czy jestem ukoicielką wody, czy nie, jeśli nie pogodzę waszych ludów, w końcu wyginiecie. Opłyniemy z tobą do brzegów najbliższej wyspy, na której znajduje się ich osiedle, a potem będziemy czekać na wiadomość od ciebie. Czy to znaczy, że mi wierzysz? Jesteś ukoicielką wody. Jesteś spełnieniem naszych proroctw. Będziemy postępowali według twoich wskazówek i wypełnimy swoje przeznaczenie. Jeden z moich poddanych zaprowadzi cię na Alezję. Kiedy już tam będziesz, odnajdziesz Alatienów i porozmawiasz z ich przywódcami. Jeśli zgodzą się z nami porozmawiać, to spotkamy się w miejscu, które wskażesz. Obiecuję, że zrobię to w mojej mocy. Do widzenia. Bezpiecznej podróży, ukoicielko wody. Zatrzymamy kawałek dysku, który znalazłaś w świątyni. Jeśli skrzydlate demony, Alatieni, zgodzą się z nami spotkać, przyniesiemy go ze sobą.